O zabranie głosu proszę pana profesora Jana Żaryna, który tytuł swego referatu zaczerpnął z pism przywódcy Ruchu Narodowego Romana Dmowskiego. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Bardzo dziękuję. Panie premierze, panie marszałku, szanowni państwo, panie i panowie, tak licznie tutaj zebrani, a zatem świadczy to o jakże dużej aktualności roku 1914 w roku 2014. Rozpocznę od przypomnienia dalszej części tego zdania, które stanowi motto mojego wystąpienia, zdania, które wypowiedział Roman Dmowski w pracy Myśli nowoczesnego Polaka. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Otóż szukamy dziś pewnej nauki z przeszłości, właśnie dzisiaj, szczególnie z pokolenia niepokornych, nauki, która byłaby nam i dostępna dziś, zrozumiana i na dodatek do czegoś służyła, to znaczy była przez nas po przetworzeniu aktualną. Wydaje mi się, że właśnie z tej myśli i czynu bohatera mojego wystąpienia, czyli Romana Dmowskiego, moglibyśmy dzisiaj zaczerpnąć niejedno. W związku z tym od razu chciałbym państwa przestrzec, że nie będzie to rys biograficzny Romana Dmowskiego, a raczej chcę z niego wydobyć te jego przemyślenia, które wydają mi się nie tylko pozytywne, ale także aktualne. Niewątpliwie pan profesor Szuleja przed chwilą to podkreślał. Liga Polska, a później Liga Narodowa miała ewidentnie niejedno oblicze. Wręcz można stwierdzić, że gdy ta tajna trójzaborowa struktura liczyła w 1904-5 roku około 400 wybitnych ówcześnie polskich intelektualistów z trzech zaborów, to każdy z nich miał rzecz jasna swoje własne poglądy. Nie ma cienia wątpliwości, że byli to ludzie suwerenni. Ale trzeba też powiedzieć, że tak jak to bywa z pokolenia na pokolenie, nie tylko w narodzie polskim, niektórzy z nich wybijali się w sposób znaczniejszy i oni w jakiejś mierze nadawali kierunek, w tym przypadku tym kilkuset polskim intelektualistom. I taką postacią był bez wątpienia dla współczesnych Roman Dmowski, dla tych, którzy znaleźli się w orbicie Ligi Polskiej, a później Ligi Narodowej. I pierwsza teza, czy pierwszy taki ważny dla mnie przynajmniej kierunek myślenia pozytywnego o tym ruchu, o ruchu narodowym, zaczerpnę z przemyśleń nie Romana Dmowskiego, tylko postaci, która z kolei na niego bardzo mocno wpłynęła. To wspomniany przez pana profesora Włodzimierza Szuleję Tomasz Teodor Jerzy, to jest oczywiście jego pseudonim literacki, znamy go pod tym nazwiskiem jako pisarza, ale jest to także ze swoim życiorysem pułkownik Zygmunt Miłkowski, czyli dawny nasz powstaniec styczniowy. Otóż ta polityka czynna, o której pisał w broszurze wspominanej przez pana profesora Szuleję, Zygmunt Miłkowski rzeczywiście wskazał na dwie bardzo ważne kwestie. Z jednej strony zdefiniował pojęcie czynności,
można powiedzieć dzisiejszym językiem, służby, no właśnie w imię tego zdania, które później Roman Dmowski napisze, niejako w ślad za tym stwierdzeniem, że tylko polityka czynna jest polityką polską. A z drugiej strony Zygmunt Piłkowski, można powiedzieć, że jeszcze tradycyjnie dalej poszedł w tej definicji polityki czynnej, plasując ją jednoznacznie w tradycji insurekcyjnej. Dmowski jako twórca w kwietniu 1893 roku Ligi Narodowej, zbudowanej na bazie Ligi Polskiej i, żeby była jasność, z przyzwoleniem pułkownika Zygmunta Miłkowskiego to uczynił, można powiedzieć, że zredefiniował jego własną koncepcję, czyli Miłkowskiego, koncepcję polityki czynnej. Otóż ta polityka czynna w przypadku Romana Dmowskiego mówiła o tym, iż należy przede wszystkim rozróżnić strategię od taktyki, narzędzia od celów. Celem jest jednoznacznie odbudowanie niepodległej Polski. I co do tego nie ma cienia wątpliwości. Czytając pisma Dmowskiego, czytając program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, czyli tej głównej partii, która powstała na bazie Ligi Narodowej, trójzaborowej, celem jest odzyskanie niepodległości. Celem jest również wprowadzenie w życie tego, co nazywamy polityką czynną, a zatem przeciwstawienie się temu wszystkiemu, co w ówczesnych warunkach politycznych tej czynności, synonimicznie możemy użyć słowa aktywności publicznej, przeszkadza. W warunkach ówczesnych przede wszystkim stroną, która przeszkadzała Romanowi Dmowskiemu i Lidze Narodowej, to z całą konsekwencją swoją przyjęty przez pokolenie starsze trójlojalizm. Trójlojalizm, czyli poczucie pewnej bezradności wobec klęski powstania styczniowego, bezradności, która miała doprowadzić do stworzenia programu pozytywnego na bazie uznania, że Polski niepodległej nie będzie. Polski niepodległej nie będzie, a zatem trzeba szukać innych pomysłów. Te inne pomysły to przede wszystkim kanalizowanie polskich aspiracji niepodległościowych do szukania taktycznych sojuszy z zaborcami, a efektem tych taktycznych sojuszy będzie przynajmniej polepszenie warunków narodowych na terenie danej dzielnicy. I tu oczywiście przede wszystkim wzorcem dla trójlojalistów był zabór austriacki i autonomia galicyjska, która niejako podpowiadała swoim sukcesem, że to nie jest wybór zdradziecki. I żeby była jasność, on nie był wyborem zdradzieckim, on był wyborem minimalistycznym, upadku koncepcji odzyskania niepodległości. I wielu Polaków w ówczesnym pokoleniu starszym od Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popłaskiego, tutaj przywołanego, czy Józefa Piłsudskiego, poszli tym minimalistycznym śladem. A zatem polityka czynna w przypadku redefinicji koncepcji Zygmunta Miłkowskiego przez Romana Dmowskiego przede wszystkim była skierowana przeciwko myśleniu trójlojalizmu politycznego. Ale polityka czynna Romana Dmowskiego nie tylko, rzecz jasna, poddawała krytyce program dotychczasowy, co stawiała w zamian za to jakąś nowość. I otóż to jest ten drugi czynnik bardzo ważny do dzisiaj rozpamiętywania, by zdać sobie sprawę, jak wiele rzeczy możemy uzyskać przez właściwą lekturę pism Romana Dmowskiego z przełomu XIX i XX wieku. Otóż ta, jak nazwał to pan profesor Suleja,
taka permanentna rewolucja w wydaniu właśnie polityki czynnej Ligi Narodowej i Romana Dmowskiego znajduje się w dwóch słowach kluczach, które nam definiują politykę czynną i definiują nam koncepcję Ligi Narodowej. To są słowa wszechpolskość i wszechstanowość. W myśleniu Romana Dmowskiego te dwa słowa znaczyły rzecz następującą. Wszechpolskość to przede wszystkim stwierdzenie, że w warunkach przełomu XIX i XX wieku nie można zadowolić się polityką dzielnicową. A to jest właśnie klucz rozumienia lojalizmu politycznego, czyli polityka dzielnicowa jako maksimum polskiej zdobyczy. Wręcz odwrotnie, w warunkach, w których istnieje Europa, Europa Środkowa i Polacy ze swoimi marzeniami dotyczącymi niepodległej Polski, musi zweryfikować to myślenie na rzecz budowania polityki wspólnej, trójzaborowej. Nie ma Polaków w zaborze pruskim, nie ma Polaków w zaborze rosyjskim i Polaków w zaborze austriackim, tylko są Polacy. I ta wszechpolskość redefiniowała narzędzia. To znaczy, jeżeli okazuje się, że na bieżąco więcej dla polskości uzyskamy, gdy rozpoczniemy wydawanie w 1895 roku na terenie Lwowa przeglądu wszechpolskiego, czyli jawnej literatury tajnej w zaborze rosyjskim, bo tam przemycanej, to znaczy, że to narzędzie jest dobre. Jeżeli jest dobrym wspieranie w zaborze pruskim walki jak najbardziej legalnej księdza Wawrzyniaka czy innych działaczy zaboru pruskiego z niemieckim ekspansjonizmem, to właśnie ta walka legalna, bo służy polskości, jest dobra. I ta redefinicja narzędzi, rzecz jasna, miała w tej koncepcji wszechpolskości jedną dramatyczną linię podziału. Mianowicie rozbijała się z bardzo twardo utrwalonym w XIX wieku synonimem polskości i polityki polskiej równa się insurekcja antyrosyjska. To był ten moment bardzo dramatyczny dla samego Romana Dmowskiego, spotkania między jego świadomością, że wszechpolskość każe używać narzędzi dostosowanych do celu, czyli niepodległości, a nie do przeszłości, czyli do dotychczasowego doświadczenia myślenia politycznego. I drugie słowo, wszechstanowość, które wydaje się być jeszcze bardziej dziś aktualnym słowem, mianowicie wszechstanowość w wydaniu Ligi Narodowej, czyli już tego tworu, który powstawał od kwietnia 1893 roku, przede wszystkim z namysłu Romana Dmowskiego jako lidera Ligi, oznaczała co najmniej dwie rzeczy. Wszechstanowość oznaczała z jednej strony to, iż jest jeden naród polski. Znowu te słowa jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, były adresowane do wszystkich, choć z pewnym marginesem, który do tych wszystkich nie należał. I żeby była jasność, od razu Państwu powiem, co to za margines, żeby Państwo nie mieli głupich myśli niewłaściwych wynikających z nauki PRL-owskiej. Otóż ten margines brzmiał następująco. W tych samych myślach nowoczesnego Polaka 1902-1903 rokiem, w tych dwóch latach ten cykl artykułów wychodził w przeglądzie wszechpolskim, Dmowski pisał. Piszę nie dla tych, których dla polskości trzeba pozyskiwać dopiero, ale dla tych, co głęboko czują swą łączność z narodem, z jego życiem,
potrzebami, dążeniami, którzy uznają obowiązek udziału w jego pracach i walkach. To jest fragment, który mówi o tym, jak należy rozumieć wszechstanowość. Wszechstanowość to jest przede wszystkim poczucie łączności tej jednostki, każdego człowieka z dziedzictwem narodowym i z jego potrzebami i w związku z tym nie jest istotne, kim jesteś w sensie podziału warstwowo-klasowego, kim jesteś z punktu widzenia przynależności do dzielnicy okupowanego państwa okupacyjnego, czyli Niemiec, Rosji i Austro-Węgier. Istotne jest to, iż jesteś Polakiem, który głęboko wierzy w to, że jego polskość nie jest przypadkiem, tylko jest dążeniem, stałym dążeniem. I wszechstanowość była oczywiście definiowana przez Romana Dmowskiego dalej w formule następującej. Nie ma w związku z tym takich interesów, warstwy czy klasy jakiejkolwiek, które mogłyby być ważniejsze niż interesy całego narodu. Bo właśnie te dążenia ku niepodległości są dążeniami, które powinny łączyć. On tego słowa nie używał. Ja oczywiście je użyję, choć mogę być narażony na prezentyzm. Mianowicie de facto Roman Dmowski, szczególnie w takim szkicu pod tytułem Nasz demokratyzm, ale także w programie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego używał pojęcia solidarności. Czyli inaczej mówiąc, bez solidarności wszystkich warstw społecznych, poszczególnych warstw społecznych i każdego człowieka wchodzącego czy znajdującego się w jakiejkolwiek warstwie czy grupie społecznej, jeżeli nie ma postawy solidarności wobec pozostałych, to wtedy nie ma wszechstanowości. Czyli nie ma tego poczucia głębokiego zakorzenienia w polskości i jej celach, czyli odzyskaniu niepodległości. Ta nauka w myślach nowoczesnego Polaka wyrażona przez Dmowskiego, czyli te dwie definicje wszechpolskości i wszechstanowości, prowadziły Romana Dmowskiego do dalszego rozumienia pojęć, które wówczas w ówczesnym świecie wydawały się szalenie istotne i ważne. Powiedziałem w ówczesnym świecie, dlatego że trzeba sobie też powiedzieć, i to dla nas jest dzisiaj nauką bez wątpienia ważną, że Dmowski, podobnie jak cały ten pluralistyczny ruch pod nazwą Liga Narodowa, odkrywał znaki czasu, to znaczy był bardzo mocno aktualny w tamtej przestrzeni geopolitycznej, w tamtej przestrzeni światopoglądowej. Mówi się często, że oni wyrastali z pozytywizmu, scjentyzmu i dalej kolejnych izmów, czyli pewnej struktury myślenia ówczesnego. To jest oczywiście prawda, nie ma co do tego wątpliwości, ale jednocześnie wyrastali z oglądu ówczesnej rzeczywistości. A ten ogląd ówczesnej rzeczywistości w sferze najbardziej jednoznacznie wyrażonej brzmi w ten sposób. To był czas tworzenia się nowoczesnych narodów. Główną siłą, która była sprawczynią tego budowania nowoczesnych narodów, było państwo, a myśmy tego państwa byli pozbawieni. A zatem jeżeli chcemy być nowoczesnym narodem, to Liga Narodowa ma robić wszystko w zastępstwie tegoż państwa, ale oczywiście nie zdoła tego wykonać, bo nie ma takich instrumentów. Więc podstawowym celem jest niepodległość, własna państwowość, żeby dogonić czas. Szczególnie, że te narody nowoczesne, które budują się wokół nas, zdaniem Romana Dmowskiego oczywiście najbardziej groźne w skutkach było budownictwo narodu nowoczesnego po zachodniej naszej stronie, czyli Niemiec, tę niepodległość na wieki nam może odebrać swoim dynamizmem. A zatem wszechpolskość i wszechstanowość to są te dwa klucze, które wówczas zostały przez Dmowskiego zdefiniowane bądź zredefiniowane w przypadku polityki czynnej jako fundamentu
który zbudował Zygmunt Miłkowski, i te klucze miały poprowadzić, zdaniem Dmowskiego, naród polski ku niepodległości. Konsekwencją wdrażania tych kluczy w życie była nie tylko budowa samej struktury Ligi Narodowej, która miała postać trójzaborowego spisku przeciwko tym trzem państwom, bo była to struktura tajna i równo przeciwko całej trójce istniejąca, ale także budowa legalnych bądź nielegalnych, w zależności od miejsca, struktur organizacyjnych, które by pomagały w realizacji przede wszystkim postulatu wszechstanowości. I stąd zobaczymy na mapie organizacji budowanych przez Ligę Narodową praktycznie struktury odwołujące się czy budujące tę samą tożsamość polską wśród robotników, rzemieślników, warstwy włościańskiej, inteligencji, ziemiaństwa. Cała ówczesna struktura społeczna Polski plus oczywiście młodzież została ogarnięta. Towarzystwo Oświaty Narodowej, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek imienia Kilińskiego, Związek Młodzieży Polskiej Z, Związek PET, Przyszłość, to ta najmłodsza struktura z młodzież nastoletnia. Ta struktura organizacyjna była w związku z tym jakby funkcją tej głównej recepty w tych dwóch słowach się znajdującej. Tak się składa, że dzisiaj nie ma wątpliwości, iż nasz patriotyzm współczesny powinien się niejako odwoływać do tych wszystkich zdobyczy, które niosło pokolenie niepokornych. A zatem powinniśmy sięgać zarówno do tej tradycji insurekcyjnej, do tradycji Józefa Piłsudskiego i również zdecydowanie do tradycji narodowo-demokratycznej, czyli Romana Dmowskiego. Dwie kwestie łączyły bowiem te tradycje, które dzisiaj są nam szalenie potrzebne w myśleniu przede wszystkim elit politycznych, no bo one mają instrumenty, by nas zabezpieczyć, ale także to samo myślenie dotyczy nas, niekoniecznie w tych elitach politycznych występujących. Pierwsza rzecz, która łączyła Piłsudskiego i Dmowskiego, wyraził ją bardzo celnie niegdyś pan profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz, już w kontekście I wojny światowej i tego, co czynili i jeden, i drugi. Mianowicie, że i jeden, i drugi, i Piłsudski, i Dmowski przez cały czas swojego życia byli suwerenni. Mówiąc inaczej, zdradzali. Tylko, że zdradzali wrogów Polski. Taktyczne sojusze, które wprowadzali w życie w okresie I wojny światowej, nie służyły celom, czy to Rosji, czy Austro-Węgier, skracając rzecz do minimum, tylko cały czas służyły sprawie polskiej. Jeżeli sojusz taktyczny stawał się bezużyteczny dla sprawy polskiej, natychmiast zdradzali. Dmowski w 1915 roku wyjeżdża z Rosji na zachód i knuje przez następne lata, żeby Polska zyskała niepodległość wbrew Rosji. Piłsudski knuje od samego początku, gdy zakłada POW, które jest namiastką wojska, mogące być skierowane przeciwko również własnemu sojusznikowi, z którym oficjalnie występuje i przysięgę składa w 1914 roku. A więc ta suwerenność będąca świadectwem tego, że mówiąc kolokwialnie, wie się czego chce. Ja mam wrażenie, że dzisiaj politykom strasznie brakuje suwerenności. Właśnie nie wiedzą, czego naprawdę chcą. I ta pomoc z pokolenia... I ta pomoc z pokolenia niepokornych jest im szalenie, szalenie potrzebna. I druga kwestia, która dotyczy nas bardziej niż polityków, a która wyrasta z tego szczególnie myślenia Ligi Narodowej, to jest idea samorządności.
idea samorządności będąca bardzo ważnym elementem rozumienia historii ruchu narodowego. Samorządność to jest, krótko rzecz mówiąc, branie odpowiedzialności za tę przestrzeń, w której państwo nie musi być obecne. I dzisiaj tak się dzieje. 1 marca od kilku lat to jest takim świadectwem idei samorządności. Kilkaset komitetów społecznych, które same organizują w Polsce obchody święta żołnierzy wyklętych, niezłomnych, jak chcemy ich nazywać, to jest kwestia drugorzędna. A zatem to jest to współczesne uobywatelnienie narodu polskiego, bez którego nie będziemy mieli suwerenności, nie będziemy mieli niepodległości. I oczywiście to myślenie samorządne to jest to właściwe, największe dziedzictwo Ligi Narodowej, które dzisiaj jest nam pożyteczne, które jest do przemyślenia i oby się stało naszym współczesnym. Dziękuję bardzo.